Według nauki Kościoła istnieją trzy rzeczy ostateczne, które czekają każdego człowieka. Śmierć, sąd Boży oraz piekło albo niebo. Śmierć wszakże jest co prawda końcem ziemskiego życia, ale nie jest kresem istnienia. Przekonanie to wyraża wiele religii, ale tylko chrześcijaństwo, dzięki zbawczej męce Chrystusa, daje gwarancję zmartwychwstania. Mimo to przejście do nowego świata pozostaje wciąż tajemnicą. Co czeka nas bezpośrednio po śmierci? Jaką tożsamość otrzymamy? Czy zmarłe dziecko na ziemi jest również dzieckiem po tamtej stronie, a człowiek dojrzały zachowa swoją dojrzałość? Kiedy otrzymamy nowe ciała i czy będą je mieć wszyscy także potępieni? Oto kilka pytań, na które odpowiadać będzie za chwilę biblista ksiądz profesor Mariusz Rosik, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Księże profesorze, w tej rozmowie właściwie padnie jedno zasadnicze pytanie, inne będą pochodne. A to zasadnicze pytanie jest takie, co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Umieramy jako ludzie, składający się z ciała i z duszy, ale po drugiej stronie stajemy się tylko duszami. Generalnie to, co mówi Biblia, zostaje bardzo krótko streszczone w katechizmie Kościoła katolickiego, który sprowadza całą kwestię do trzech rzeczy ostatecznych. Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Czyli po śmierci tak naprawdę jest alternatywa albo nieba, albo piekła, czyli wiecznego oddalenia od Boga. I od razu powiedzmy, że kto trafia do stanu, który nazywamy czyśćcem, ten jest w niebie. Mówi się często, że jak ktoś umiera, idzie do domu Ojca. Ale zanim ten dom Ojca odwiedzi, to czeka go sąd, czyli wieje grozą. Dzisiaj tradycyjne nauczanie Kościoła na temat sądu ostatecznego zostaje poddane pewnej weryfikacji. Powstała coraz bardziej popularna taka hipoteza ostatecznej decyzji, która mówi nam tyle, że tak naprawdę to od nas zależy, czy będziemy chcieli być z Bogiem, czy nie. I jest to nasz ostateczny wybór. Aczkolwiek na ten wybór przygotowujemy się tutaj na ziemi. Jeżeli ktoś przez całe życie stara się czynić dobro i wybiera dobro, w momencie śmierci Bóg jawi mu się jako absolutne dobro, wybiera więc Boga. A kto świadomie wybiera zło, jeżeli wyobrazimy sobie być może taką osobę, kto być może nawet nienawidzi Boga i w momencie śmierci Bóg jawi mu się jako ostateczne dobro, ten może powiedzieć, że nie chce mieć z nim nic wspólnego i wtedy sam skazuje się na wieczne oddalenie od Boga. A myśli ksiądz, że ktoś chciałby sam siebie skazać na piekło? W III wieku Orygenes, myśliciel, teolog, postawił taką hipotezę, według której zastanawiał się, czy miłosierdzie Boga, które jest tak ogromne, nie może spowodować, że wszyscy ludzie będą zbawieni. Ten pogląd nazywamy apokatastazą. Apokatastaza to idea, według której absolutnie wszyscy ludzie będą zbawieni. Z takim tematem zmagali się chrześcijanie od początku istnienia Kościoła. Ostateczny werdykt padł na Soborze Konstantynopolitańskim II w 553 roku, kiedy to ojcowie Soboru uznali, że ten pogląd należy uznać za błędny, jest herezją. Mianowicie, jeżeli ktoś twierdzi na 100%, że wszyscy ludzie będą zbawieni, ten błądzi. Ale jeżeli ktoś twierdzi, być może wszyscy ludzie będą zbawieni, mamy taką nadzieję, ten jest bardzo porządnym chrześcijaninem. A ciekawy jestem, jak przechodzimy na drugi świat, czy zachowujemy naszą tożsamość? To znaczy, czy dziecko pozostaje dzieckiem, a osoba dojrzała osobą dojrzałą, czy też po prostu jest jakaś unifikacja tych dusz? Tożsamość w znaczeniu świadomość tego, kim jestem, jak najbardziej tak, ale zdecydowanie zmienia się, poszerza się nasze poznanie. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi o tym, że teraz poznajemy po części, niejasno, jakby w zwierciadle, ale gdy spotkamy Boga twarzą w twarz, poznamy Go dużo lepiej, tak jak sami zostaliśmy poznani przez Boga. A że Bóg jest absolutnie nieskończony, więc cała wieczność będzie polegać na ciągłym odkrywaniu tego, kim jest Bóg. A to dotyczy także dzieci, niemowląt na przykład? Tak. Ciekawa rzecz. Tak uczy nas Kościół. Tutaj na ziemi to nasze poznanie jest zaburzone z powodu grzechu pierwszych rodziców, a skutki tego grzechu w niebie zostają całkowicie zniwelowane dzięki odkupieńczej śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i dzięki temu to poznanie będzie dużo głębsze. Kościół naucza, że kiedyś zmartwychwstaniemy, to zresztą było zapowiedziane przez Chrystusa,
i otrzymamy nowe ciała. Jakie to będą ciała? Czy to będą takie ciała, jak miał Chrystus, które pozwalały mu na przykład przenikać materię? Święty Paweł nazywa je ciałami chwalebnymi w pierwszym liście do Koryntian. I tak, to będą ciała zmartwychwstałe, ciała chwalebne. Pozostaje zagadką do końca, jakie one będą. Aczkolwiek no, będzie to pewna forma materii. A czy na przykład, jeżeli ktoś miał jakieś wady wrodzone, tak jak ja na przykład w okularach chodzę, to w przyszłym świecie, jeżeli będę miał nowe ciało, dalej będę nosił okulary? Mówi nam święty Jan w Apokalipsie, że w tym przyszłym świecie Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę i cierpienia, i choroby już nie będzie. Znikną więc wszystkie wady. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Osoby, które były, czy będą potępione, one też uzyskają te nowe ciała, o których tutaj rozmawialiśmy? Po uzdrowieniu człowieka chromego nad sadzawką Betesda w Jerozolimie, Jezus wdaje się w dysputę z Żydami. Opowiada o tym święty Jan Ewangelista w 5 rozdziale swojej Ewangelii. I tam Jezus wypowiada się wprost w tej kwestii. Mówi, ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Czyli co, znikną po prostu? Będą mieli ciała, ale będą oddzieleni od Boga. Zmartwychwstanie potępienia oznacza, że oni również zmartwychwstaną. Czyli nikt nie zostanie unicestwiony? Nie. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jak ksiądz interpretuje te doniesienia swego czasu, książki Moody'ego, Życie po życiu, osób, które przeżyły śmierć kliniczną. Czy to ma jakąś wartość poznawczą? To zdania uczonych są podzielone. Niektórzy twierdzą, że są to rzeczywiście doświadczenia ze świata duchowego, z momentu przechodzenia na tamten świat. Inni uczeni twierdzą, że jest to raczej wytwór ludzkiego umysłu. To, co człowiek myśli na temat śmierci w momencie takim krytycznym, w jaki sposób umysł funkcjonuje czy produkuje tego typu doświadczenia. No to de facto nie jest przekroczenie granicy śmierci, śmierć kliniczna, prawda? Tak. Natomiast myślę, że tego typu doświadczenia, jeżeli chcemy się im dobrze przyjrzeć, one mogą nas w pewien sposób i psychicznie, i duchowo przygotować na to ostateczne spotkanie. To jeżeli mówimy o przyszłości, to mamy się czego bać, czy mamy raczej pokładać ufność? Ja mam nadzieję, że to będzie bardzo piękne spotkanie z miłością, dobrocią i pokojem.